Witam serdecznie, ukłony Łodziec z tej strony, czwarty odcinek z gry Człowiek-Pająk, część druga. Poprzedni odcinek to cała masa flashbacków, grzebania się we wspomnieniach Petera Parkera. Było to urocze, natomiast jeżeli chodzi o samą akcję, niewiele się działo. Dołączyła MJ, Mary Jane. Hej stary, dobrze cię widzieć. Widzę, że w samą porę. A na chwilę obecną dołączyliśmy do Petera Parkera. Tutaj jakiś skorpion będzie przetransportowywany w jakieś dziwne miejsce. Podejrzewam do innego więzienia. Będziemy się przypatrywać całej tej sytuacji z ciekawością. Ruszaj się, Gargan! Skorpion, jeżeli chodzi o uniwersum Spidermana, jest dość popularną postacią, przynajmniej był. Ja pamiętam, że kiedyś jak czytałem komiksy, to faktycznie często się pojawiał. W filmie chyba do tej pory jego postać nie była wykorzystana. Kolejny gotów. Myślałem, że niańczymy dziś tylko skorpiona. Czyli my troszkę tu asekurujemy całą sytuację. A to jest jakiś Martin Lee, który dość mocno zalazł za skórę, to może mało powiedziane. Moralesowi. Oczywiście każdy, kto grał w grę, poprzednią część mniej więcej wie, o co chodzi. Spokój się, byku. Ludzik. Spoko. Przeżyję. No nie wiem. Jakby explosion niekoniecznie. Za wcześnie na fajerwerki. Lecimy. Dość dziwna akcja w momencie, kiedy przewożeni są więźniowie. Co może sugerować dość jasno, iż nastąpi za chwilę rozwój sytuacji i najprawdopodobniej pojawi się sam Craven po raz pierwszy w akcji. Chyba po raz pierwszy nasi bohaterowie się spotkają z Cravenem. Niech ktoś pilnuje więźniu! Akcja nazbiera rozpędu. Biorę lewą! Brońcie statku! Nie wiem, czy panowie z karabinami tutaj w ogóle mają miejsce bytu. Słabo to widzę. A, czyli oni mają pełen kamuflaż. Mówię, te całe te statki latające trochę przypominają te z Avatara. To jest chyba cała brygada Cravena. Ale widzę, że on w swoim teamie ma poważnych zawodników. Ewentualnie zawodniczki, bo teraz jest czas, że odmieniamy wszystko. To jest chyba Kobita. Spider-Man teraz będzie chyba musiał się z nią popykać. Twój łeb! Mocnych ataków nie można unikać. Sparuj je, gdy ostrzeżenie zmieni kolor z żółtego na czerwono, okej. Okay. Sparowałem. Chyba jesteście tu nowi. Cześć, jestem Spider-Man. Może nie wiecie, ale to są źli ludzie. Powinni raczej siedzieć w pasie. Dobra, spróbujemy tutaj. Oj, bo one tutaj są. No dobra, to daruję sobie powitania. Dobra, spróbujemy naszych specjalnych umiejętności. Jebut. Dobra. Tam panowie, którzy próbują do nas strzelać. Liczyłem, że wy wiecie. Zasłonimy się. Spróbujmy dość szybko ich unieszkodliwiać, żeby nie tracić niepotrzebnie zdrowia. Jakby póki co ci przeciwnicy nie sprawiają jakiegoś większego problemu. Natomiast powiem wam szczerze, że czasami faktycznie jestem nieco zagubiony. Nie wiem, z kim mam tutaj na tej arenie walczyć. Ilu jest przeciwników? Oni się pojawiają dość nagle, znikąd. Dobra. Ojej, panowie! Tam na górze się obsadzili. Dobra, to jest fajne, że można od razu do nich podlecieć. Może tu w powietrzu im troszkę sprać mordę.
O, on jeszcze żyje, jeszcze się podnosi. Chyba jest kuloodporny, bo jakby żołnierze od niego strzelając niewiele mu robią. Dobra, mamy cutscenkę, czyli jakby pierwszy etap tej potyczki żeśmy przejśli. A ty co, młody walczer? Młody syn. No faktycznie, to jakaś dziwna... dziwny dron. Czyli technologia pełną gębą tutaj wspiera człowieka, dzięki czemu mają w ogóle jakiekolwiek szanse z Spider-Manem. Kurde, to jakieś chłopy dziwne. A, jakiś asasin. Nie przejmujcie się pająkami. Nasz cel jest w środku. Oni próbują dorwać... Ej, trzeba uniki. Chłopie, ty już powinieneś dawno odfrunąć. Kurde, ta walka w zasadzie cała przebiega w powietrzu. Uniki. Trzeba pamiętać o unikach. Nie wiadomo skąd, kto i... Ojej, proszę pana. Tu w międzyczasie ktoś dołączył do nich. Widzisz ich? Mają sporo kasy i sprzętu. Ojej, kasy i sprzętu, dokładnie. Czuć pieniądz. Tego gnoja, bo mi tutaj cały czas próbuje zaatakować. Skup się, Spider-Manie! Jak nie do mnie, to ja do ciebie podejdę, okej. Okay. Tu już mamy współpracę, duet. Wow, dobra. Tego chłopa trzeba ubić. Czyli najpierw tych, którzy generalnie nam próbują osrać życie z daleka. Oj, tutaj coś czuję. Jest tam jeszcze jeden. Nie zawsze trafiam tam, gdzie bym chciał trafić. Oh, fuck shit! No czemu nie mogę do niego zaskoczyć? Tego asasina spróbujmy. Dobra. Asasin zabity. Jeszcze ktoś? Aha, dobra. Druny. Jakby drony dość, powiem wam szczerze, problematycznie, mam z nimi problem, bo jakby ładowanie z piłchy do metalowych toków to trochę dziwne. Ej, tam ktoś z tyłu jeszcze. Próbujmy je atakować. A, dobra. Dawaj, ptaszoru. O ty gnoju. Dobra, chyba przyjął na tyle, ile... A, tam jest jeszcze jeden. Dobra. Napełnić swój pasek koncentracji, aby się uzdrowić, czyli wypadałoby przyjąć jakiegoś zielonego leka. Co teraz? Nie wiadomo. Nie wiem, co te kolory tak naprawdę oznaczają przy kolejne fazy. Bo oni tutaj widzę, odpalają coraz cięższe armaty. Są jakieś harpuny. Gdzie abordaż? Ja nie wiem, czy oni tego skorpiona uwolnią? Czy on będzie w ich teamie? Czy będzie, później trzeba się z nim pójść depotyczkować? Potyczkować? Patyczkować? No nie wiem, czy ta siła jest na tyle wystarczająca, żeby poradzić sobie z taką liną. O kurde. Powiem wam szczerze, gruba akcja. Ciągnął, ale ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. O. Jedna wyciągnięta, a druga wbiła się ponownie. O kurde, coś czuję, że ten statek, jego los już jest przesądzony. No ludzie, jak zwykle, najsłabsze ogniwo. Dawaj! Uratuj ocalałych. No dobra, spróbujemy. Przy okazji uratować cywilów. Nie jest za dobrze. Co tam się stało? Strażnicy są cali? Halo?
Goddammit, biegiem. Bo szybciej nie może? Spidermanie, szybciej. Gdzie tam jest ten? Dobra. Co mam zrobić? Otwórz drzwi celi. Ale jak? A, dobra, przytrzyma trójkąt. Wyciągnę cię! Myślałem, że może pajęczyną albo w jakiś inny sposób. No nie wiem. Dalej. Spokojnie! Zaraz coś wymyślę. Źródło zasilania. Dobra. Brzmi obiecująco. Gdzie, wieśniaku? Wiedzą, kogo chcą uwolnić. Tu górą? Chyba tak. Jestem! Spokojnie! No, awaryjne zasilanie. Bądź tu. Muszę sobie podświetlać, żeby jakby niespecjalnie się gubić. Ekstra. Nie wiem, prąd i woda to niekoniecznie. Nie wrócę tą samą drogą. Co teraz będziemy robić? Płynąć! Okej. Okay. Nawet ja to czuję. Co jest, mordę? Muszę ochronić strażnika. Taka ilość elektryczności usmaży go żywcem. Gdzie jest Spider-Man? Spider-Man, gdzie ty jesteś? Nie widzę Spider-Mana. Się utopił. Nie mogę nim w zasadzie sterować w ogóle. A nie, jest. Mogę, ale on nie płynie mi. Tak bym chciał, żeby płynął. Co jest, chłopie? A, tu jesteś. Gdzieś się nim pogubiłem przez chwilę. Mam nadzieję, że strażnik, który jest zamknięty, zostanie uratowany. Musisz trzymać się z dala od wody, dobra? Muszę się pozbyć nadmiaru energii. O kurde. No, teraz się udało. O kurde, pan szkorpion się uwolnił. Wielkie dzięki, młody. O fuck! Ja nie wiem, czy ten ogon jego nie był pokryty jakąś trucizną. Ale ja cię ocaliłem! Do prawdy. Nie no, szybko sobie ogarnął Spidermana. No. Skutki mogą być opłakane. Niemożliwe. Nie! Zabił tego strażnika. A. Czy on już ma umamy? Spowodowane trucizną skorpiona. Znaleźliśmy skorpiona. No i co? Nie wiem, elementy w grze, w których muszę znaleźć drogę pod wodą, nie leżą do moich ulubionych. Zazwyczaj dostaję się w miejsca, w które nie powinienem się dostawać. Na szczęście to jest wszystko zaznaczone. No dobra, to już jest psychodelia pełną gębą. Wód. Nie wiem, ile może wstrzymywać wodę, powietrze pod wodą, ale wydaje mi się, że za chwilę nastąpi brak tego powietrza, co może się zakończyć tragicznie. Muszę ich znaleźć. Nie wiem, czy ta trucizna przestała działać, czy ona generalnie działa tylko halucynogennie. Wow.
Tu Spider-Man może zadziałać nieco inaczej. A, dobra. Co tu się dzieje, proszę państwa? Czysto! Mamy go. Nie! Nie, Lee! Lee! Nie uciekniesz! A, dobra. Kolejna partia przeciwników. O kurde, łańcuch. Co jest grane? Moja moc jadu. Nie kontroluję jej. Spider-Manie! Mają Lee! Skorpiona też! Właśnie ich ścigać! Miles! Myślisz, że poradzisz sobie z... O, chyba tak. Mogę jeszcze zawrócić! Nie! Dam radę! Spoko! Na pewno? Nie pozwolę mu się zbliżyć do rodziny! Kurde! Co ty zrobił, dadzie? Muszę ich ochronić! Potrzebują mnie! Twojej rodzinie nic się już nie stanie! Dobra, chłopaki, bo nic. Po takich strzałach... Niedługo wrócę! Dam radę! Dostał? Czy się będzie jeszcze podnosił? Oj, nie, nie! Będę strzelał! Dostałem ostrzeżenie od pana przestępcy. Czyli pan Lee powrócił. Nie wiem, czy jest zadowolony, czy nie do końca, natomiast... Jestem nieco zawiedziony, bo jeszcze nie był Cravena, nie wiem, czy on w ogóle się pojawi. O, co tu się dzieje? God damn it! Zostaję tutaj! Załatwić majątka i schwytać Lee! Nie pozwolę go zabrać! Kurde, co tu się dzieje? Co sami... Do wody! Dobra. Wszystko? A, następni. Czy to nie jest tak, że to już jest koniec? Wydaje mi się, że każde kolejne potyczki... Nie wiem, kim jesteście, ale zadarliście ze złym miastem! Nie uciekniesz! Będą przerywane cutscenkami, także... Musimy pokonać określoną ilość przeciwników. O Jezus, o Boże! Ale dostałem w pacynu! O Jezus! Dobra. Dobra, walimy znowu z piąchy metalowego ptoka. Gdzie? Dawaj go. Ktoś jeszcze jest? Leci następna. Oj, fuck shit! Dobra. Specjalny atak kontra specjalny atak. Mój specjalny atak wygrał. Dobra, nie odpuszczają. Ptoków więcej. O, jest i Kraven! W swoim dopasionym, kościstym outficie. Ale mają rozmach, powiem wam szczerze. Spider-Manie! Nie jest tu najlepiej! East River stoi w ogniu! To... Wow, okej. Okay. Teraz mieszkajcie w takim mieście. Nie zdążył Sandman od... Piochu nie zdążyli pozbierać. Następna atrakcja. Niech to ruszy! Pomogę wam! A, dobra. Chłopcie się czegoś! Wow. To jest za sterami. To mnie mocno ciekawi. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Nie pozwolę wam zabrać Lee! Wydaje mi się, że sam go chcę zabić. Dlatego jest tak zapalczywy. Czekajcie! Zatrzymam ją! Jestem z wami! Bez
Okej. Kurde, kolejna partia wiśniaków. Dawaj go! Tego wieśniaka, który strzela z góry. Ile razy mam wam jeszcze powtarzać? Dobra. Lee zostaje ze mną. Czekajcie, bo oni mnie szukają. Jebut. Wow. Ta jeszcze została. Oj. Oj, oj, oj. Proszę pani. Dobra, tak ją zabijemy. Nie chcę się z nią bić. Ktoś jeszcze? O nie, jeszcze pozbierała się. O, franca. O Jezus. Po takich butach już nie ma szans. Jakby nie wiem, czy oni się tam stracą przytomność i obudzą, czy utopią się. Jakby Spider-Man zawsze nie zabijał, ale... Nie wygląda to najlepiej. Martin Lee. The Spider-Mana niewiele obchodzi, że tam ludzie zaraz będą posiadkowani jak mielone mięso. Czy papryka z ludzi. Pozwoliłbyś mi zginąć. Nie masz pojęcia, co mi odebrałeś. Nic z zemsty. Kurde. Rozerwę go na pół. Spider-Manie, zostaw go! Goddammit. Chłop ma sytuację nie do pozazdroszczenia. Przystał mu się Spider-Man do pępka, a drugi go próbuje ciągnąć za kręgosłup. O, Spider-Man ma tylko dwie rączki. Spider-Manie, pomóż mi! No dobra. Będziemy ratować upierdliwych i męczących cywili. Zawsze psują najlepszą zabawę. Muszą ginąć jej. Nie potrafią sobie sami poradzić. Jak ciągle ratować. No i znowu remonty. Kurde, nie, masakra. Przynajmniej ratownicy są już na miejscu. Policja wciąż ich szuka, ale na razie bez skutku. A jak u ciebie? Same szczątki. Co to za banda? Kimkolwiek są, mają niezły. A co, oni się jeszcze nie znają? A do tego wszystkiego mają Lee i Skorpiona. Hej, cokolwiek planują, dorwiemy ich. Zobaczysz. Co? Kiedy zobaczyłem Lee na tym statku, moje moce, one... Myślisz, że wasze energie się połączyły? Nie wiem, stary. Ale są niestabilne. Wiesz, skądkolwiek się wzięły, uratowały nam wszystkim skórę. Hej. Wsadzimy Lee do więzienia. Słowo. Nie olewaj mnie. Ja tu przeżywam, wiesz? Nie daj się prosić. No już. Nie wyrabiam z tobą. Trzymaj się, Miles. Okej.
Otwórz menu zdolności. Czyli coś nam wpadło. Otwórzmy zatem. Witaj w menu zdolności. Możesz tu zmienić zdolności, z których korzystasz. Okej. Okay. Łańcuch błyskawic. Miles zblokował umiejętności łańcuch błyskawic, jadowity cios, ale tylko jedna z nich może być aktywna. Wybierz zdolność łańcuch błyskawic lub jadowity cios. Wróć tu, gdy odblokujesz nowe zdolności lub zechcesz zmienić te obecne, obecnie używane. Okej, okay, to jest fajne. Ale wydaje mi się, że ten łańcuch mi się bardziej podoba. Także niczego nie będziemy zmieniać. No dobra. Nie na mojej zmianie, nie ukończono kolejną misję. Cześć Miles. Nasłuchałem się twojej skrzynki głosowej. Mam coś dla ciebie. Może zajrzysz? Cześć wujku. Co? Nie masz czasu dla rodziny? Nie. Chciałem dać ci trochę czasu dla siebie. Niepotrzebnie. Poza tym musimy wyjaśnić kilka spraw. Naprawdę? Do zobaczenia, młody. Weź się z nim spotkaj i to załatw. Później skupimy się na tych, którzy porwali Skorpiona i... Dobra. Coś mi mówi, że mają wielkie plany. Lecimy do miejsca, które jest oddalone 4000 metrów. Nie wiem, jak ja nad tą wodą przelecę. Mam wrażenie, że cały czas opadam nieco. Nie chciałbym płynąć. Walić ich. Mała Odessa. Czemu to miejsce kolejnej akcji? No dobra, musimy spierdzielać z wody. Jest tak bardzo oddalone. Spróbujmy. Te środki transportu nie są doskonałe, niestety. Nie! Muszę sobie tu jakoś ratować dupę. I zgadnijcie, kto jest winny. To miał być rutynowy transport więźniów, ale Spider-Mani poczuli potrzebę wtrącenia się w sytuację, którą zajmowały się już odpowiednie służby i zupełnie spaprali sprawę. Dobra, mam nadzieję, że teraz będzie już luźniej. Niewiele wiadomo na temat członków tej organizacji, poza ich upodobaniem do noszenia skór zwierząt. Ale dobra, spróbujemy teraz siecią skrzydle dolecieć nieco. Nie zrobili nic, żeby ich powstrzymać. Gdyby policja mogła w spokoju wykonywać swoją pracę, ci kryminaliści nie byliby teraz na wolności. Chyba mamy telefon od świadka tego zdarzenia. Jesteś na antenie. Cześć, Johna. Dzięki za wysłuchanie. O, czekajcie, mamy te powietrzne... Dobra, znalazłem. Kurde, latam jak pijany zając. Po pierwsze, masz szczęście, że żyjesz. Po drugie, zadam ci pytanie. Czy wiesz, ile zniszczeń zaledwie w tym tygodniu dokonali ci samozwańczy bohaterowie? Nie, ale nie o to tu chodzi. Nie mam czasu wdawać się w jałowe dyskusje na temat tego, co by było gdy. Kiedy ci nikczemni przebierańcy każdego dnia obracają nasze miasto w gruzy. Pomyślcie, ile przez to. Czyli cała podróż będziemy musieli teraz słuchać wywodów naszego ulubionego pana dziennikarza. Dawaj, leć już! Jezus, się guzdrasz. Trzeba działać! A teraz kilka słów od sponsorów. W zasadzie już niewiele. Sieć o skrzydła. Mam nadzieję, że przyspieszą nieco. Central Park. Tutaj wiem z tego, co, że są możliwości szybkiej podróży, natomiast ja chyba nie odblokowałem jeszcze żadnych. Niektórzy mieli zarzuty, że ta podróż jest za szybka. Akurat póki co odczuwam to, że te trasy, które mam tu do przebycia, są za długie, także szybką podróż powitam z otwartymi ramionami. Jakby sama przyjemność z poruszania się Spider-Manem jest taka przyzwoita, nie ma jakiejś tragedii, fajnie się to wszystko robi, ale oczywiście co za dużo, to i świnia nie da rady. Dobra. Już jesteśmy. Co nas tu sprowadza? Zobaczymy. Naprawdę musimy to robić w maskach? Spotkamy się teraz z wujkiem, znaczy spotykamy się. Zależy. Spokojnie.
Nie chcę, żeby bratanek znów skopał mi tyłek. Twój tata patrzył na mnie dokładnie tak samo. Młody? Martin Lee. Ktoś go wyciągnął. Wiem, o czym myślisz, Miles. To nie twoja wina. Nie może tu ciągle żyć. To więzienie innego rodzaju. To nie jest proste. Nigdy tak nie mówiłem. Ale czasem musisz zostawić przeszłość, aby zrobić miejsce dla przyszłości. To dlatego dzwoniłem. Musisz mi w czymś pomóc. Sam mógłbym to zrobić, ale... Zawiasy to prowler na emeryturze. O co chodzi? Muszę zabrać stary sprzęt z ulicy. Jest przy starym laboratorium Roxon, blisko Central Parku. Tak, znam to miejsce. Serio zostawiłeś prowlera za sobą? Za nami. Nie zgubiłeś czegoś? Maska. Jak się... Miles. Jeśli chodzi o Lee, nie bądź głupi. Tata. Powiem wam szczerze, troszkę mieszają się te wątki, bo pamiętam z tego, że w tym animowanym filmie to Prowler chyba zginął, to jest jego wujek. To jest trochę inaczej. Nie żartuję, Miles. Słyszałem, że gość może zrobić z mózgu jajecznicę. Odpuść sobie. Co jeszcze u ciebie słychać? Jak szkoła? Kurde, no mieliśmy teraz okazję pogadać, teraz byś do mnie dzwonił? Poznałeś kogoś? Bo ja wiem! Czyli chyba tak. Co to jest w ogóle za strefa dziwna? Ej, gościu! Jestem. Czego mam szukać? Wytęż wzrok, chłopcze. Wgrałem kod Prowlera, kiedy zwinąłem ci maskę. No jasne. Skrytka pozostanie ukryta, dopóki nie wykryje mojego kodu. Przytrzymaj. Czekajcie, czyli tu gdzieś będzie. Musisz odszyfrować klucz. Spróbuj. No to fuck. Przytrzymaj L2 w odpowiednich progach, aby ustabilizować kod. Aha. Czyli to jest różne natężenie. Dobra, udało się. Nieźle, młody. Zajmij pozycję, która uda się przesunąć panel do ujawnionego miejsca. Gdzie jestem? Okej. Kolejna brama. Znowu? Again? Jezu, teraz będzie gorzej. Nie jestem fanem tego typu gierek. Daj mi pozycję. Stąd tego nie otworzę. No dobra. Dobra, tam mi chyba pokazuje, gdzie mógł stanąć. A stąd dam radę? Ej! Byłby z ciebie niezły prowler. Teraz powinieneś móc wejść do środka. Ja pierdziele, jak oni tam sprzęty mają. Można się jakoś rozejrzeć. Mam to. Powiesz mi w końcu, co to jest? Stare prototypy stroju. Zachowaj go. To świetna technologia. Super. Na pewno się przyda. Okej. Okej. Technologia kostiumu. Znowu coś się pojawiło. Otrzymujesz rzadką część. Użyj swoich zasobów, aby odblokować kostiumy, gadżety i technologię kostiumu. Masakra, pewnie szczerze. Jestem w ciężkim szoku. Możesz poprawić swoje umiejętności walki i przemieszczania się, ulepszając technologię kostiumu. Super. Wybierz pozycję zdrowie. Kurde, ile tego wszystkiego tu jest. Ulepsz swoje zdrowie, używając rzadkiej części. Dobra, nie mam jakby innego wyboru, natomiast oczywiście zdrowie chętnie uleczę. Zbierz i wykorzystaj dodatkowe zasoby, aby jeszcze bardziej ulepszyć technologię kostiumu. No spoko. Zbyt drogie.
Muszę trochę porobić poboczniaków. Umiejętności, ale to sobie zrobię poza odcinkiem. Słuchaj, to nie jedyna skrytka. Wojku. Moja technologia przyda się osobie, która uwolniła Lee. Nie chcę, by wpadła w niepowołane ręce. Tylko tobie mogę ją powierzyć. Okej. Okej. Niech będzie. Współrzędne są w masce. Dzięki, chłopcy. No dobra, czyli mamy jakby dodatkowe poboczniaki. Ciekawe, co na skrytki Prowlera. Miles, słyszałam, co się stało przy transferze i... Wszystko dobrze? Tak, mamo. Wszystko gra. Właśnie pomagałem w czymś wujkowi Aaronowi. O! Co, u niego? Stara się. To dobrze. Zobaczymy się w domu, mamo. I zanim znów spytasz, przyrzekam, że wszystko gra. Tekiero. Skoro mam wolną chwilę, rozejrzę się po mieście. Okej. Okay. Może przy okazji znajdę Lee. Czekajcie, czy wejdzie mi teraz jakieś główne zadanie scenariuszowe, czy aktywować misję? Nie mam ochoty na razie aktywować misję ze zdjęciem. One się tu co jakiś czas pojawiają. Dobra, słuchajcie, kończę odcinek. Trochę się działo, mieliśmy wejście Cravena. Jeszcze osobiście nie mieliśmy okazji skopać mu dupy. Miles? O, znowu tu się wcisła. Już w drodze na targi studenckie? No tak, to przecież dziś. Pan Atlas tam będzie. Prowadzi najlepsze zajęcia z technologii muzycznej w całym stanie. I podobno będzie rozmawiał o stypendiach. Mam do niego mnóstwo pytań. Niedługo będę. Brooklyn Visions. Okej. Okay. Nie wiem, czy to są... To nie jest chyba główna misja fabularna. To są też jakieś chyba poboczniaki. Ale tym zajmiemy się kiedy indziej. Może zajmiemy się poza odcinkiem, żeby sobie to troszkę nadgonić. I sobie dopakować postać, żeby za chwilę nie dostać łomotu od podstawowego przeciwnika. Z mojej strony dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam niedługo na kolejne odcinki. Także trzymajcie się. Na razie. Cześć.